Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim. Chciałabym Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jesteście z nami i cieszę się, że oglądacie moje wszystkie poradniki. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak przeżyć w trakcie zimy w stajni, na treningach i w życiu codziennym stajennym. Więc zachęcam Was do oglądania. Trzeba przyznać, że taką zimę, jaka jest w tym roku, była ostatni raz chyba z 5 lat temu. W tym roku na przykład w naszej stadninie już od ponad miesiąca trwają dosyć intensywne mrozy i jest bardzo dużo śniegu. Ja to się śmieję, że jesteśmy dosłownie w Narni, tak? Pełno śniegu, cały czas mróz plus piękne płatki śniegu padają. Ja nie ukrywam, bardzo lubię taką zimę, tylko też jest uciążliwa z tego względu, że duże mrozy dosyć mocno uprzykrzają nam życie na treningach i w stajni. Ja zacznę od tego, żeby pokazać Wam, że konie tak naprawdę im nie przeszkadza taki mróz. Wiadomo, że każdy koń jest inny i nie każdego konia można wrzucić do jednego worka, bo jeden koń marznie szybciej, inny koń nie, ale pamiętajcie, że czy jest minus 15, czy jest minus 20, każdego dnia koń powinien wyjść na pastwisko. Trzeba tylko obserwować, jeśli jest bardzo silny wiatr, jest zamieć i duża, znaczy niska temperatura, no to wiadomo, że ten czas powinien być skrócony, żeby koń się nie przeziębił i żeby nie wychłodził swojego ciała, ale powinien wyjść i zmierzyć się z tą temperaturą. Ja jak obserwuję nasze konie, to one z wielką chęcią wychodzą na ten śnieg, z wielką chęcią spędzają czas na dworzu. Jedynie co był taki jeden dzień, i to rzeczywiście był taki uprzykrzający, że też skróciliśmy lekcję, to był dzień, gdzie było minus 20, był bardzo silny wiatr i były zamiecie. I konie wyszły na pastwiska, no i tak naprawdę po 3-4 godzinkach sprowadzaliśmy konie, bo były po prostu zmarznięte, wszystkie stały przy wyjściu i błagalnym wzrokiem patrzyły, kiedy nas sprowadzicie, bo tu już nie jest fajnie. No to rzeczywiście w takich sytuacjach trzeba po prostu obserwować, ale nie panikować, nie bójcie się zostawiać koni na pastwiskach. Co do treningów, pamiętajcie, że jeśli są wysokie temperatury, minus 15, minus 20, to tak naprawdę nie możemy narzucić takiego intensywnego treningu, w którym koń się zmęczy, w którym koń bardzo dużo będzie galopował, czy będzie skakał i że ten trening będzie, można powiedzieć, taki wydolnościowy. Nie powinniśmy tego robić. Możemy potrenować, popracować, ale w takim umiarkowanym stopniu, w którym koń będzie w stanie szybko wyregulować swój oddech i nie będziemy doprowadzać konia do dużego spocenia się tak naprawdę. Kolejną rzeczą mogę Wam doradzić, że skarpety wełniane spełniają swoją funkcję, więc w momencie, kiedy wsiadamy na konia, nie bójcie się założyć grubsze skarpety, nie bójcie się założyć wełniane ochraniacze na kolana i porządne rękawiczki grube, które ochronią nasze paluszki, bo można je odmrozić. A jak my będziemy ciepło ubrani, to będziemy mieli też inną odczuwalność jakości treningu, czyli będziemy mogli się na tym treningu skupić. Kolejna rzecz. My na przykład w naszej stadninie, mnie jedna rzecz bardzo denerwuje, że na pastwiskach na przykład zamarza woda. I pan Sebastian ma bardzo dużo pracy, bo co 2 godzinki jeździ, kuje lód i dolewa wodę, żeby koniki miały na pastwisku stały dostęp do wody. Ważne jest też to, że jeśli jesteście w stajni, nie zamykajcie też jej szczelnie. Mimo że jest mróz, to powinny być małe luki zostawione takie, żeby cyrkulacja powietrza była zachowana, żeby nie kisić koni w takiej no, temperaturze stajennej. Oczywiście nie może być przeciągów, nie może być takiej sytuacji, że gdzieś tam zawiewa na konie, tylko żeby dbać o to, żeby wietrzyć stajnie mimo wszystko, żeby jak na przykład konie wychodzą na pastwiska, to żeby poświęcić te pół godzinki na przykład albo na raty zrobić, zależy jaki jest silny mróz, żeby też poidła nie zamarzły, to przewietrzyć stajnie, jeśli no, u nas na przykład w stadninie jest praktycznie codziennie wyrzucany obornik i dościelany, to my w tym momencie zawsze wietrzymy całą stajnię, ładnie ścielą panowie, którzy się tym zajmują i wtedy zamykamy stajnię, jak już jest przewietrzona, świeże powietrze i koniki wchodzą do wywietrzonej stajni. I o to trzeba dbać. W mrozach tak naprawdę też poniekąd nie szalejmy, bo często jest tak, że jeźdźcy, którzy jeszcze się nie spotkali z taką zimą, a pewnie większe grono Was jest takie, nie szalejmy z derkami, bo błąd popełniany jest taki, że nagle och, minus 10, to trzeba nagle zacząć derkować koniki. Pamiętajcie, że konie się przygotowywały
do tego tak naprawdę mrozu, przez to, że taką sierść, a nie inną złapały. Tak? Wiadomo, są takie konie, które trzeba wspomóc, ale pamiętajcie, że to trzeba zrobić z głową i nie możemy przesadzać z grubością derek. Ja nie jestem osobą, która jest przeciwnikiem derek, ja jestem tą osobą pośrodku. Jeśli nie muszę, to się bardzo z tego cieszę. Dzięki Bogu w naszej stadninie jest zdecydowana większość koni, która nie musi być derkowana, bo moje koniki, a ich jest prawie 50, jest tylko jeden derkowany i to jest Proven, o którym wcześniej opowiadałam, więc nie będę się powtarzać. I to jest tylko jeden konik, który wymaga tego. Więc pamiętajcie o tym, że lepiej najpierw skonsultować ze swoim trenerem, ze swoim instruktorem albo z osobą zarządzającą stajnią, stadniną, czy musimy wspomóc swojego konia. Musimy też obserwować, bo koniki mogą się zaziębić lub jakiś gil się pojawi, czy coś w tym stylu, to musimy od razu reagować w odpowiedni sposób, czyli najlepiej skonsultować to z weterynarzem, co zrobić. Ale pamiętajcie, że konie wolą niższe temperatury jak upały. I na przykład dzisiaj był tak piękny dzień, słońce świeciło, śniegu tyle napadało, że ledwo dojechaliśmy wszyscy do stadniny, a konie wygrzewały się w tym słońcu, ganiały jak szalone po pastwisku, tarzały się w tym śniegu i odczuwały wyraźną radość z tego, że są na dworzu. Więc zachęcam Was do tego i naprawdę doradzam Wam jako osoba, która siedzi już prawie 25 lat przy koniach. Puszczajcie konie na pastwisko, nawet jak jest minusowa temperatura. Niektórzy to tłumaczą tak, że albo jest twardo, bo koń mi się pośliźnie, coś sobie zrobi. Słuchajcie, u mnie 62 konie wychodzi na pastwiska, na padoki przygotowane i nic im się nie dzieje. Wszystko jest z nimi w porządku. A już tyle czasu trwa, już prawie drugi miesiąc u nas jest zima i konie naprawdę sobie świetnie radzą. Nie ma kontuzji. Raczej problem jest taki, że nie mogą się wybiegać, to potem na treningach są dosyć wesołe. Ale umiemy sobie z tym zaradzić, dajemy koniom możliwość się wygalopować, wybrykać, nie karzemy ich za to, tylko żeby uwolniły tą energię, która się skumulowała, bo nie mogły na przykład wybiegać tego na padokach, bo no po prostu oceniły one same, że lepiej nie biegać. I trzeba dać koniom ten wybór. Trzeba pamiętać o tym, że konie są zwierzętami stadnymi i konie są zwierzętami, które naprawdę poradzą sobie w taką pogodę. Tak, zimowe przyjemności. Basia jest w raju. Basia, gdybyś mogła mówić, to byś powiedziała, że jest cudownie. Ekipa iskrowa. Pucu, pucu. Nie ukrywam, że Iskra jest tak piękna w trakcie zimy. Słuchajcie, ja po prostu dzisiaj to się zachwycałam widokami. No przepięknie, po prostu ten malowniczy teren dookoła, te pastwiska, koniki na tym śniegu, Iskra skąpana, po prostu cała stajnia zasypana śniegiem. Przepięknie, jeszcze raz przepięknie. Uwielbiam zimę w stajni Iskra. Choć czasami nam daje popalić, że nie możemy wyjechać z podstajni, bo znów zasypało, bo prowadziliśmy parę treningów i nagle matka zima postanowiła jeszcze nam podsypać trochę tego śniegu, ale mimo wszystko zima w tym roku jest piękna. Konie tak samo bardzo dobrze znoszą tą zimę, ale pamiętajcie o tej profilaktyce, o której wcześniej wspominałam. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia.